pieśń, którą śpiewaliśmy teraz, jest jakby takim wstępem do tego, abyśmy dalej mogli rozważać na temat chrztu w Duchu Świętym, pełni Ducha Świętego. Ostatnio, kiedy miałem możliwość usługiwać, mówiłem już na ten temat, zacząłem ten temat i chciałbym dalej kontynuować. Wtedy powiedzieliśmy, że tak naprawdę to Kościół Jezusa Chrystusa, Kościół tutaj, który jest na ziemi, to ciało żywe, to siostry i bracia, wszyscy my potrzebowaliśmy w momencie, kiedy Kościół powstawał, kiedy on trwał i dzisiaj potrzebujemy mocy, obecności Ducha Świętego w naszym życiu. Potrzebujemy, aby Boża moc wypełniała nas. Kościół dzisiaj, w tych trudnych czasach, szczególnie tego potrzebuje. To już była mowa na początku, że tak ciężko, by dotrzeć ze Słowem Bożym do człowieka. Człowieka, który często przeżywa trudne chwile, który nie wie, jak rozwiązać swój problem, ale kiedy mu się daje możliwość, nie chce z niej skorzystać. A więc tym bardziej, kochani, potrzebujemy mocy Ducha Świętego, by móc, tak jak tutaj śpiewaliśmy w tej pieśni, iść i mówić. Ale muszą się otworzyć nasze uszy, nasze usta, muszą się otworzyć nasze serca, muszą się otworzyć nasze dłonie. Musimy dać się ponieść Bożemu prowadzeniu. Potrzebujemy Bożej mocy, kochani. Bez niej będziemy ciągle w miejscu. Jeżeli nie zaczniemy korzystać z Bożych obietnic, to będziemy stali. Będziemy, a gdy zatrzymamy się, to okaże, że się cofamy. Więc potrzebujemy. Pan Jezus o tym wiedział. Kiedy mówił to do swoich uczni, mówi: lepiej, abym ja odszedł. Odszedł do Ojca, bo kiedy odejdę, poślę do was Pocieszyciela, Ducha Prawdy. I Pan Jezus wiedział, że to, co On miał uczynić na tej ziemi, już ta Jego misja dobiega końca. Tą dopełnieniem była śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. I Chrystus musiał odejść. Jeszcze kiedy żegnał się ze swoimi uczniami, mówi: nie rozchodźcie się, ale czekajcie na obietnicę z góry. Czekajcie na moc Ducha Świętego. Kochani, czekać, oczekiwać z nastawieniem serca. Bo tak naprawdę, kiedy przychodzi Duch Święty, On zmienia serca wszystkich. Wszystkich tych, którzy są dziećmi Bożymi. On zmienia nasze patrzenie, nasze priorytety przestawia. To, co dla nas może dzisiaj jest najważniejsze, kiedy Duch Święty Ciebie wypełni, okaże się mało ważne. Ważniejsze dla Ciebie będzie to, aby Boże imię było głoszone, abyś żył dla Chrystusa, abyś był gorliwy dla Niego, abyś służył Mu, abyś Mu poświęcał wszystko, co masz wokoło, czym dysponujesz. To będzie na pierwszym miejscu w moim i Twoim życiu. Kiedy Duch Święty wypełni do przelewu moje i Twoje serce. Mówiliśmy też, że Duch Święty, ta obietnica Ducha Świętego, mocy Ducha Świętego jest dla każdego człowieka, który nawrócił się, który oddał swoje życie Panu Jezusowi. Piotr powiada do ludzi, którzy poruszeni jego kazaniem, powiada: upamiętajcie się i dajcie się ochrzcić w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. A otrzymacie obietnicę. A otrzymacie moc z góry. A otrzymacie Ducha Świętego. I drodzy, chciałbym dzisiaj
mówić na temat warunków przyjmowania Bożego daru. Mówiliśmy już na temat chrztu w Duchu Świętym, jak to się stało, jak Duch Święty pojawił się na tej ziemi. A dzisiaj chciałbym mówić na temat warunków. Bo trzeba spełnić jakieś warunki, żeby Boża obietnica była w naszym życiu, mogła się zrealizować w naszym życiu, pojawić się w naszym życiu, byśmy mogli ją przeżywać, mieć dla siebie. I kochani, podstawowym warunkiem, żeby przyjąć Ducha Świętego do swojego życia, by przyjąć dar Boży, by przyjąć moc Ducha Świętego do swojego życia. Bo chrzest w Duchu Świętym to jest napełnienie duchem, mocą Ducha Świętego. By to przyjąć, trzeba mieć pragnienie. Nie masz pragnienia, to nie licz, że coś dostaniesz. Dzisiaj tak patrząc, obserwując tą sytuację, w którym Kościół się znalazł, w tych trudnych czasach, zauważam, że coraz mniejsze pragnienie jest do tego, aby być wypełnionym Duchem Świętym, być pełnym Ducha Świętego, by dążyć do pełni obecności Bożej w życiu. Coraz mniej wierzący o to zabiegają. Dlatego, że żeby coś wziąć, trzeba coś siebie dać. Uczynić jakiś wysiłek. A my dzisiaj, drodzy, jesteśmy tak nastawieni na takie szybkie działanie. Wczoraj, idąc z moją małżonką, byliśmy na spacerze i tak rozmawiamy tam o różnych rzeczach, też jak to czasami wspominamy, co tam kiedyś było, nie? I moja małżonka opowiada, jak to kiedyś w pracy u niej komputery były, jak działały. No to nie było aż tak dalej, bo to gdzieś 13 lat temu, nie? Tak będzie, jest 12. I mówi, jak to wszystko było takie dziwnie, bo to trzeba było wszystko gdzieś tam na jakichś kasetkach zapisywać te wszystkie dane, co ona tam musiała. A dzisiaj, tak rozmawiamy, dzisiaj wszystko tak poszło do przodu. Kiedyś kupowało się komputer, który miał pamięci tyle, co dzisiaj mała karta w tym telefonie. Taka malutka karteczka. A są jeszcze większe pojemności. A więc idziemy do przodu. Wszystko zaczyna szybko mknąć. My się cieszymy w naszym kraju, będziemy mieli jakiś szybki pociąg, nie? Co prawda on będzie jeździł tak jak przed wojną te pociągi pospieszne, ale mamy pociąg ładny. Ale nie tak dawno pokazywano, że pobito rekord świata czy już nie jakimś tam pociągiem takim eksperymentalnym, ale normalnie pasażerskim. Ponad 500 km pociąg gnał. To wiecie co, to nawet jest niewyobrażalne. Raz mi się zdarzyło 200 km na godzinę samochodem jechać, to było strasznie szybko. A tu 500, to gdzie tu jeszcze do ponad 500? Kochani, dzisiaj chcemy wszystko szybko, od razu. Jak troszkę trzeba poczekać, już nam się nie chce. Dlatego, kochani, podstawowym tym warunkiem, by przyjąć Boży dar, jest pragnienie tego daru. I kochani, jeżeli ono się budzi w naszym sercu, ono się budzi też w sercach wielu ludzi dzisiaj. Chociaż może są trudne czasy, może mało ludzi garnie się do tego, ale w najczarniejszych okresach Kościoła Bóg zawsze znajdował takich, którzy garnęli się do Niego, którzy szukali Jego oblicza. Mimo różnych trudnych sytuacji, prześladowania, jednak szukali obecności Bożej. Bo jeżeli tak by nie było, to już Kościoła by nie było.
Kościół by już nie przetrwał. Ale on przetrwał. Dzięki mocy Ducha Świętego. I kochani, kiedy ludzie zaczynają szukać obecności Bożej, szukać mocy Bożej, szukać obecności Jezusa Chrystusa w ich życiu tak bardzo mocno, to wtedy pełnia mocy Ducha Świętego zaczyna działać w ich życiu. Bo tak naprawdę, drodzy, po naszym nawróceniu, kiedy nawróciliśmy się, ci, którzy niedawno, to niedawno, ci, którzy trochę dawniej, to dawniej. Zawsze po takim wydarzeniu, po takim przeżyciu jest tyle radości, tyle pokoju w sercu, tyle entuzjazmu, tyle pragnienia. Chcielibyśmy, jak to mówią, czasami góry przenosić. I tak chcemy dużo robić, czynić, działać. Zachowujemy się czasami jak ci uczniowie na górze przemienienia, kiedy byli w obecności Pana Jezusa w przemienionego, w chwale i Mojżesza i Eliasza i mówią: o, jak dobrze nam tu. I tak czujemy się: o, jak dobrze mi jest, o, jak dobrze, żeby tak trwało. Ale jesteśmy na ziemi. Mijają dni, tygodnie, miesiące. Nie zawsze chcą nas słuchać. Nie na nasze świadectwo, nie każdy chce naszego świadectwa posłuchać. Nie każdy daje odzew. A wręcz przeciwnie, reakcje są odwrotne. My myślimy, że jak teraz pójdziemy do naszego domu i powiemy o Jezusie, to oni się wszyscy nawrócą. I nagle jesteśmy rozczarowani. I wiecie co, mija już jakiś okres czasu po takim wspaniałym okresie przeżyć, a jeszcze jak był to potwierdzony chrztem, to jeszcze większe takie przeżycie. Zaczyna nam brakować. Jakby wysychało to źródełko. Zaczyna nam brakować tej radości, pokoju. Ona stygnie. Boża miłość zaczyna stygnąć. Nasze życie modlitewne zaczyna słabnąć. Staje się takie monotonne. I sami zauważamy, że coś jest nie tak. Że coś się dzieje nie tak w naszym życiu. Wiecie, Pan Bóg to przewidział. Pan Jezus to przewidział. Dlatego do Kościoła dał Ducha Świętego. Dlatego Go zesłał. Wiedział, że to, co przeżyliśmy na samym początku, to nowe stworzenie nie jest w stanie się ostać bez ciągłego dostarczania mu pokarmu, wspierania go i obdarowywania go. Pan Bóg to wiedział, Syn Boży to wiedział, dlatego posłał Ducha Świętego. I dlatego Pan Jezus Chrystus pragnie, aby każdy wierzący człowiek był pełen mocy Ducha Świętego. Aby każdy wierzący człowiek mógł przeżyć ten pierwsze napełnienie Duchem Świętym, które nazywamy chrztem Duchem Świętym. A później ciągle na nowo napełniać się mocą Bożą. Ciągle przychodzić do tego źródła i zanurzać tą swoją szklaneczkę, by znów móc pić i znów nabierać mocy i prowadzić zwycięskie życie. Taki jest cel Jezusa Chrystusa. I taki jest cel Ducha Świętego, abyśmy to czynili. Bo kochani, kiedy zaczyna nam tego brakować, zaczyna przychodzić tęsknota. Zaczynamy tęsknić. O, jak fajnie było.
O, jak dobrze było. Dlaczego ja już znowu nie mam takiej radości? Dlaczego ja znowu nie mam takiego pokoju w moim życiu? Dlaczego ja dzisiaj jestem, staję się taki ociężały? Dlaczego ja już nie mam tyle entuzjazmu w swoim życiu? Tak jest ciężko mi cokolwiek zrobić dla Pana Jezusa. I wiecie, co taką sytuację wykorzysta przeciwnik? On wykorzystuje. Przychodzi i zaczyna co? Co on robi? Oskarża. Kręcił robotę. Co? Zaczyna oskarżać. Zaczyna wlewać w nasze serca takie oskarżenia, że tak naprawdę nie jesteśmy nic nie warci. Tak naprawdę to myśmy się nie nawrócili. Tak naprawdę to my zawiedliśmy Boga. Tak naprawdę to zawiedliśmy wszystkich. Nie było tak? Było. Bo ja też to przeżywałem. Też przeżywałem takie momenty. Więcej. Nie tylko, że przychodzi i oskarża. I chce nas... I chce wlać w nasze serce takie poczucie, że to jesteśmy my wszystkiemu winni. To poczucie winy, które jest w naszym życiu, prowadzi do zniechęcenia. I zaczynamy być zniechęceni. Wielu ludzi po niedawnym nawróceniu, po takich okresach, gdzie można powiedzieć, czasami te nawrócenia były tak wspaniałe, zaczyna usychać. I za chwilę patrzymy, a już ich i w kościele nie ma. I znowu na nowo są w świecie. Bo jeżeli, kochani, dziecko Boże nie zacznie szukać obecności Bożej w takiej sytuacji, nie zacznie pragnąć na nowo przywrócenia tej społeczności nowego stworzenia, nie zacznie wołać do Pana i mówić: Panie, pragnę mieć radość, pragnę mieć pokój, pragnę mieć entuzjazm, pragnę mieć gorliwość taką, jaką miałem na początku. To wcześniej czy później może stracić życie wieczne i z powrotem wrócić, skąd wyszło. Albo się stać zgorzkniałym człowiekiem, człowiekiem, który najczęściej ma pretensje do wszystkich innych. Ale nie do siebie. Tak. Dlatego miejmy pragnienie i zacznijmy szukać. Bo wraz, kiedy jest ta tęsknota w naszym życiu, kiedy ona pojawia się, to pójdźmy za nią. Pójdźmy. Bo wraz z tą tęsknotą pojawia się pragnienie, by to przywrócić, więc pragnę, więc idę. Żeby przyjąć dar Boży, musisz mieć pragnienie. Musisz mieć pragnienie zmienić tą sytuację. Musisz mieć pragnienie: potrzebuję, Panie, Twojej mocy. Musisz mieć pragnienie: Panie, potrzebuję Twojej siły. Musisz mieć pragnienie: Panie, potrzebuję tej radości i pokoju, jaki miałem na początku. Panie, potrzebujesz mieć pragnienie, abyś, Panie, zmieniał moje życie. Takiego potrzebuję mieć pragnienia. A wtedy mogę wziąć dar Boży. Mogę wziąć dar Boży. Kiedy mam to pragnienie, w tym momencie jestem świadomy, że bez obecności Bożej w moim życiu, bez mocy Bożej w moim życiu nie jestem nic w stanie uczynić. Tak naprawdę nic w stanie nie jestem zrobić. I wołanie jest w moim sercu wtedy: Panie, przemień moje życie, zmień mnie całkowicie. Potrzebuję Ciebie.
I kochani, kiedy to pragnienie jest w naszym życiu i to pragnienie prowadzi nas do działania, do konkretnych decyzji, do konkretnych posunięć, wtedy taka sytuacja, muszę wam powiedzieć, prowadzi nas znowu do tego, aby przyjść przed Boży tron, upaść na kolana i wołać: Panie, wybacz mi. Panie, potrzebuję Twojego przebaczenia. Bo kiedy przychodzimy przed oblicze Boże, to musimy być świadomi, że przychodzimy przed oblicze Boga Świętego. Kiedy zbliżamy się do Bożej świętości, to zawsze, zawsze będziemy mieli poczucie tego, że jesteśmy grzeszni, słabi, a nasza sprawiedliwość, o której myśleliśmy, że jest już jakaś, nasza duchowość, że ona już jest tak wielka, że już my jesteśmy takimi wielkimi, mocnymi chrześcijanami, okazuje się, że tak naprawdę jest szatan splugawiony. Dlatego taki Izajasz, kiedy znalazł się blisko obecności Bożej, upadł. Upadł i mówi: Panie, jestem grzeszny. Nie wiem jak wy, ale ja kilka razy w życiu, kiedy przeżywałem takie bliskie dotknięcie Boże, kiedy podszedłem do tronu Bożego tak bardzo blisko, wiecie co? Nic nie mogłem powiedzieć. Z moich oczu lały się łzy. Szlochałem, bo widziałem, jaki ja jestem. I zawsze, kiedy zbliżamy się do Boga Świętego, zawsze to za tym idzie upamiętanie, pokuta, wyznanie grzechu. Panie, oczyś mnie. Panie, jestem słabym człowiekiem. Kochani, pragnienie przeżywania świętego Boga i pragnienie napełnienia Duchem Świętym doprowadza nas zawsze do świadomości grzechu i do dążenia do usunięcia go. Pojawia się znowu świadomość, że to, co do tej pory osiągnąłem, ta moja sprawiedliwość przed Bożą sprawiedliwością jest nic nie warta. Oczywiście tutaj chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na pewne niebezpieczeństwo. Bo czasami ludzie mówią: no ja nie mogę się modlić o moc Ducha Świętego, nie mogę się modlić o chrzest w Duchu Świętym, bo ja zgrzeszyłem, bo ja jestem grzeszny, bo ja jeszcze jestem niedoskonały, więc ja muszę zmienić coś w moim życiu. I można dojść do takiej sytuacji, że będziemy ciągle siebie kontrolować i ciągle mówić: to dla mnie, o, ja jeszcze nie zasługuję na to, nie zasługuję na to. I można dojść do takiej sytuacji, że wpędzimy się w taką pętlę, w takie wyczerpujące działanie. Bo nasz umysł w tym momencie będzie tak pochłonięty tym badaniem siebie, swojej pobożności, swojej doskonałości, że nie będziemy w stanie reagować na Boże Słowo, na Boże działanie, na Boże symptomy. To może nawet spowodować pewne deformacje i mnożyć fałszywe problemy. Wielu ludzi spotkałem, którzy wpadli w taką pętlę ciągłego oskarżania się, ciągłego badania się. I było tak, że dzisiaj wyznał swoje grzechy, był radosny. No jeden dzień przychodzi znowu, musi pokutować, bo on nie jest doskonały. Dlatego musimy pamiętać, kiedy modlimy się o chrzest w Duchu Świętym, o pełnię Ducha Świętego, że nie jest ona nam udzielana dlatego, że jesteśmy sprawiedliwi, doskonali, że nie grzeszymy. Duch Święty jest nam dany pod,
Dlatego, że jesteśmy grzesznikami i dlatego, że jesteśmy słabi. Duch Święty został nam darowany. On jest darem. Darem Bożym dla Ciebie i dla mnie. Nie zasługą. Jeżeli myślisz, że zasługujesz, to nie zasługujesz na ten dar. Od razu Ci mówię, nie zasługujesz na Ducha Świętego. Ale to jest dar Boży. I Bóg nie patrzy na to, czy Ty zasługujesz, czy nie zasługujesz. Bóg wie, że Ty go potrzebujesz. Potrzebujesz mocy. Potrzebujesz do tego, by pokonać słabości w Twoim życiu. Potrzebujesz mocy, by pokonać grzech w Twoim życiu. Potrzebujesz mocy, by być użytecznym dla Jego Królestwa. Dlatego dał Ducha Świętego. Dlatego Duch Święty został nam dany tu do Kościoła, aby to czynić. Dlatego musimy o tym pamiętać, że moc Ducha Świętego jest nam udzielana nie dlatego, że jesteśmy sprawiedliwi i doskonali w naszym życiu duchowym, ale dlatego, że jesteśmy słabi i grzeszni. Aby mieć siłę i moc pochodzącą z góry do pokonywania przeszkód i owocnej służby. Apostoł Piotr w swoim liście, w drugim liście, w pierwszym rozdziale tak pisze. Boska Jego moc, trzeci wiersz, obdarowała nas wszystkim. Zobaczcie, tam jest słowo wszystkim. Wszystkim. Nie jakimś. Wszystkim. Nie tylko wybranym. Wszystkim. Co potrzebne jest do życia, a więc Bóg zaspokaja moje potrzeby życiowe. Wszystkie. No tak, możemy powiedzieć, no tak, no to ja bym chciał mieć willę i Mercedesa w garażu, a może dwa nawet. Ale żeby żyć, tego nie potrzebujesz. Bóg zaspokaja twoje wszystkie potrzeby życiowe. Masz co jeść, masz się w co ubrać, masz dach nad głową, jesteś zdrowy. Wszystko Bóg daje. Masz pracę, zaspokaja inne twoje potrzeby, które są ważne dla twojego życia tutaj na tej ziemi. Ale też mają wpływ na to życie duchowe. A więc Bóg zaspokaja wszystkim, daje wszystko. Obdarował nas wszystkim, co jest potrzebne do życia codziennego, ale także i do pobożności życia duchowego. On zaspokoił to. A uczynił to przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez Jezusa Chrystusa. Dlatego, kochani, mamy wszystko. Tylko bierzmy. Masz pragnienie. Wołaj, zacznij wołać. Zacznij wołać, szukać obecności Bożej, szukać, stawać przed obliczem Bożym, aby wziąć Boży dar. Kochani, kolejnym warunkiem jest źródło. Jest rzeczą ważną, by mieć tą świadomość, że źródłem mocy nie jest doznane przeżycie. Nasze emocje, które tym towarzyszą. Czasami tak wiele się mówi o tym, o przeżyciu, o świadectwie, mówi się o przeżyciu. No, to jest normalne. Ale czasami za dużo przykładamy naszej uwagi i troski o przeżycia, formy przeżycia. Często zwrócone są oczy bardziej też i na człowieka, przez którego Bóg działa. O, w tym zborze będzie teraz brat Michał Chydzi. On się szczególnie modli o chrzest Duchu Świętym. Słyszałem, że jak tam się modlił o tych, to Duch Święty ich wypełnił.
I czasami nasze nastawienie jest nie spotkać się z Chrystusem Panem, ale z Michałem Chydzikiem, albo z Leszkiem Mochą, albo z jakimś innym namaszczonym bratem. Bo źródłem mocy nie jest doznane przeżycie, nasze emocje biorące w tym udział, bo każdy inaczej to przeżywa, lecz dawca jest źródłem mocy, kochani, a dawcą źródła, a dawcą mocy Ducha Świętego, tym, który posłał Ducha Świętego, jest Jezus Chrystus. On jest źródłem, więc my do Niego się zwracamy. To On chrzci Duchem Świętym. On to czyni. Ja pójdę i poślę do was. Co ode mnie weźmie, przekażę wam. To jest rola Ducha Świętego. Chrystus Pan, kiedy był na ziemi, brał od Ojca. I to, co Ojciec mi mówi, ja wam mówię. A dzisiaj Duch Święty bierze od Chrystusa. I przekazuje to Kościołowi. Bo Chrystus jest głową Kościoła. Bóg Jego ustanowił jako głowę Kościoła. I obdarowuje przez Chrystusa Kościół. Kochani, pamiętać musimy, że źródłem mocy nie jest dawca, a nie sam dar. Tu jest źródło. Tu jest źródło. Pan Jezus w liście, w Ewangelii Jana czytamy w 7 rozdziale, powiada tak: jeżeli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Przyjdzie do mnie, Chrystus mówi, do Chrystusa. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Chrystus jest źródłem mocy. On jest źródłem daru Ducha Świętego. I zachęcać każdego, kto pragnie. Jeżeli pragniesz, przyjdź do mnie i pij. Przyjdź i pij. Nachyl się nad tym źródłem i zacznij z tego źródła korzystać. Drodzy, przychodzimy do Pana Jezusa z problemem grzechu, ale także z problemem naszych bezsilności. I ten chrzest jest Jego darem dla każdego z nas. On jest jedynym chrzcicielem w Duchu Świętym. I tego musimy pamiętać. To nie człowiek, choć ten czynnik ludzki jest. To nie ten dar, ale Jezus Chrystus. Źródło. Pamiętajmy, to jest źródło daru Ducha Świętego. Tu musimy też pamiętać o tym czynniku ludzkim, że on jest ogniwem łączącym. No, przez kogoś poznali Pana Jezusa. No, anioł, w moim przypadku anioł mi nie zwiastował, nie? Wiem, że Marii zwiastowała, a mnie nie. Nie? Mnie świadectwo składał kto inny. Człowiek. Młody człowiek mówi mi o Chrystusie. Miał kazanie. Dzisiaj jest, przez wiele lat był rektorem Wyższej Szkoły Teologicznej w Warszawie. Jest pastorem, jest prezbiterem, chyba okręgowym nawet, na okręg mazowiecki. Włodzimierz Rudnicki. A wtedy był młodym chłopakiem po roku teologii. I mówił kazanie. Jak to młody człowiek, który zaczyna kazanie mówić.
Mówił tak, jak mu serce poddawało. Właściwie to trochę świadectwa, coś przeczytał. I to zmieniło moje życie. Bóg przemówił przez usta tego człowieka, a więc ten ludzki czynnik jest. Także i tutaj. Człowiek nas prowadzi do tego. Człowiek się z nami modlić może. Człowiek głosi o tym, mówi, zachęca, ale dawcą i źródłem mocy jest Jezus Chrystus. Kochani, i kolejny warunek to nasz odzew. Choć Pan Jezus jest źródłem błogosławieństwa dla każdego człowieka, dla każdego, kto pragnie, to jednak to jeszcze nie wszystko. Słuchajcie, napił się ktoś, kto jest mocno spragniony, patrząc się tylko na piękną, czystą, kryształową, zimną wodę. Możesz się naprawdę napatrzyć, ale pragnienia nie zaspokoisz. Nie wystarczy samo chcenie. Musi pójść za tym działaniem. Musisz także coś zacząć czynić. Nie wystarczy tylko pragnąć, aby zaspokoić pragnienie. Apostoł Jakub, kiedy pisze na temat wiary, powiada tak. Aby być wykonawcą słowa, a nie tylko słuchaczem. Bo słuchanie i wykonywanie, wprowadzanie w życie tego, co się słyszy, dopiero daje skutek. Jeżeli Pan Jezus mówi, kto pragnie, niech przyjdzie. No przyszedłem, pragnąłem, to przyszedłem, no i co? Ale Pan Jezus mówi, niech pije. A więc musi zacząć działać, musi wykonywać coś, jakąś czynność. O, jak przyjemnie, kiedy się tak bardzo mocno chce pić, zanurzyć się i zacząć pić wodę taką chłodną, wspaniałą. Taki obraz jest, często gdzieś go tam widać na różnych takich, a w ogóle to jest taki obraz Pana Jezusa, który stoi przed takim wielkim jakby domem czy murem, gdzie są drzwi, tylko te drzwi mają kołatkę, ale nie mają klamki. I on puka. Jest on namalowany na podstawie Słowa Bożego, który mówi, że stoję u drzwi i kołaczę. Kto mi otworzy? I czasami jest tak, że my stoimy z drugiej strony i chcemy, żeby Pan Jezus wszedł. I mówię, wejdź Panie Jezu. Ale Jezus kołacze, otwórz mi. A on mówi, wejdź Panie Jezu. No ale otwórz mi, bo ja tu klamki nie mam. Ale wejdź, Panie Jezu, ja bym chciał, żebyś był w moim życiu. Ale otwórz mi. Ty tylko masz klamkę. I ja tutaj z tej strony drzwi nie mam klamki. Kochani, tą klamkę do tego daru każdy z nas ma. Musi tylko wziąć, wyciągnąć swoją rękę i nacisnąć i otworzyć. A tą klamką albo kluczem do tych drzwi, które otwierają zamek i te drzwi dostępu do łaski Bożej, do daru łaski, do mocy Ducha Świętego jest właśnie wiara. Ale wiara, która jest czynna, która jest działająca. Nie tylko, że słucha, ale i wykonuje.
Bo ten sam apostoł mówi Jakub, że no, wierzyć. Diabeł też wierzy. I drży jeszcze. Ale trzeba działać. To jest wiara. Wiara jest kluczem, który otwiera drzwi do daru łaski. Wiara jest kluczem, który otwiera drzwi do zbawienia. Ja uwierzyłem i poszedłem. Słuchajcie, apostoł Paweł w 10 rozdziale listu do Rzymian mówi tam o tym, jak wygląda zbawienie. I mówi, że kto uwierzy w sercu swoim i wyzna swoimi ustami, ten będzie zbawiony. I tam wierszyk niżej jest ważna rzecz, że wiarą jesteśmy usprawiedliwieni. Ale ustami wyznając jesteśmy zbawieni. Nie wystarczy tylko uwierzyć. No w sercu uwierzyłem. Ale to jest ten krok wiary, to jest ta klamka otwarta, kiedy wyznaję to. Kiedy modlę się o moc Ducha Świętego, kiedy oczekuję, że Duch wypełni mnie, więc muszę wyjść Mu naprzeciw, muszę dać ten krok, otworzyć tą klamkę, te drzwi, bym mógł zacząć działać, bym mógł mówić, więc zaczynam mówić, a nie czekam, aż Pan Ci sam tą buzię tam rozedrze i zacznie coś czynić. I tu też trzeba zwrócić uwagę na pewne problemy, które się pojawiają. A tym problemem jest nasz umysł. On zawsze się pojawia, kiedy człowiek przychodzi do Boga w jakąś sprawę. Ten umysł często nam przeszkadza, bo on nam podsuwa wątpliwości. To przez ten umysł my sobie już układamy plan, jak to Pan Bóg ma zrobić w naszym życiu. Jak mam je uzdrowić, jak mam je zbawić, jak mam je napełnić Duchem Świętym. To już my przychodzimy, modlimy się i mamy plan już dla Pana Boga, żeby się nie trudził, nie? To my Mu pomożemy. To często ludzie, którzy czują, myślą, że są bardzo mocno duchowi, często myślą, że coś wygłaszają, mówią, że to Pan Bóg powiedział, choć Pan Bóg z tym nigdy nic wspólnego nie miał. Ale ich emocje, ich pragnienia serca to często czynią. Właśnie zachowują się podobnie. Ulegają, ich umysły ulegają. I myślą, że jak powiedzą coś, o czym wiedzą, to Pan Bóg się o tym dowie. Ale Pan Bóg dawno już o tym wie. I Panu Bogu nie trzeba pomagać. Pan Bóg sam wie, jak załatwić sprawę. Pamiętam, kiedyś miałem taką sytuację jeszcze w Policach. Był taki człowiek w naszym zborze. Super się nawrócił, fajnie rozwijał się. I nagle, jak to mówią, coś tam przeżył więcej z Bogiem i w pewnym momencie on zaczął mówić pastorowi, co pastor ma robić. On czuł się teraz tak namaszczony, że przyszedł do pastora: pastorze, ty musisz tak, 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 tak. Ten, ty nie możesz już tu być, ty tego już tej funkcji nie będziesz pełnił, ty też, bo mi tak Pan Bóg powiedział. I wiecie co, w takich sytuacjach różnie ludzie reagują. No ale dobrze, że pastor był na tyle, pastor był już dojrzałym człowiekiem wierzącym i mówi: słuchaj bracie, Pan Bóg tobie powiedział, ja poczekam, jak mnie coś powie. A po drugie, ja Panu Bogu nie muszę pomagać. Jak Pan Bóg chce, aby ktoś nie był, to nie będzie. Pan Bóg sam sprawi, tak? Okoliczności,
że ten człowiek sam odejdzie, zrezygnuje i tak dalej. Ja nie muszę tutaj robić rewolucji, ja nie muszę Panu Bogu pomagać, ja nie muszę robić zamieszania, ja nie muszę robić rewolucji. Bo Pan Bóg zna nas bardziej niż my siebie. Dlatego umysł nasz jest przeszkodą. On podsuwa różne wątpliwości, czy to jest dla mnie, czy ja jestem godny. O, to często. Ludzie wierzący modlą się o chrzest w Duchu Świętym i nagle przychodzą, a ja jestem niegodny. Te wątpliwości okradają nas z tego, co Bóg chce nam przekazać. Ogarnia nas lęk, czy będę w stanie wytrwać, czy jestem godny, czy mam wystarczająco wiary, pomodliłem się i nic. To chyba nie dla mnie. Wielu ludzi tak rezygnuje. To są, kochani, myśli, które pojawiają się zawsze, gdy trzeba przyjść do Wszechmogącego Boga z wiarą. Te myśli zawsze się pojawiają. Wtedy, kiedy przychodzę się modlę o uzdrowienie, też się pojawiają takie. Czasami, znowu, mamy tendencję do komplikowania. Przecież jak to mam? Tylko przyjść, uwierzyć i wziąć? No nie, no chyba tak nie można. Przy nawróceniu też tak ludzie kombinują. To co ja mam tylko wyznać, powiedzieć, Panie Jezu, jestem grzesznikiem. I co, mam wyznać swoje grzechy i zaprosić Pana Jezusa do mojego życia? I to wszystko? To ja nie muszę jeszcze 10 lat gdzieś na pustyni nie umartwiać się, to może wtedy Pan Bóg z łaskawie na mnie spojrzy. To takie proste? To niemożliwe. Tak samo jest chrztem Duchu Świętym. Lecz, kochani, Boże Słowo mówi nam wyraźnie. Ta obietnica jest dla was i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, których Bóg jeszcze powołał. Bóg ciebie powołał? A więc ta obietnica jest dla ciebie. Ten dar jest dla ciebie, bo Bóg ciebie powołał. Więc po co wykrzywiać Boże Słowo? Po co to Słowo komplikować? Kiedy przychodzą takie myśli, a my o coś zabiegamy, czy to przez Duchu Święty, czy to uzdrowienie, czy rozwiązanie jakichś problemów. Pamiętajmy, że Bóg wszystko dla nas przygotował. Obdarował nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności. Pamiętajmy o tym, kochani. Apostoł Jakub, kiedy pisze tam o wierze, to on powiada, że cierpliwa i wytrwała wiara, to jest takie moja interpretacja tego, cierpliwa i wytrwała wiara przywiedzie nas do Pana Jezusa, który powiedział, jeżeli pragniesz, przyjdź i pij. I kochani, dlatego nie zrażajmy się, że jak raz przyjdziemy, modlimy się, i nic. I nic. O, chyba nie mam wiary. O, to chyba nie dla mnie. To dla ciebie. Masz wiarę. Ale czasami musisz zrobić kilka kroków, aby to uzyskać. Muszę wam powiedzieć, kiedy nawróciłem się ja jeszcze i kilku młodych ludzi takich, no mieliśmy wtedy 16, 17, 18 lat. Zapragnęliśmy, gdzieś tam usłyszeliśmy, że jest chrzest w Duchu Świętym.
W naszym zborze tego nie było. Nikt na ten temat nie głosił, nikt nie mówił. Jakoś tak starano się ten temat omijać, żeby nie wywoływać jakichś niepokoju w zborze. Bo jedni byli za, drudzy byli przeciw, jedni mieli takie spojrzenie na to, inni mieli takie spojrzenie na to. Ale my, młodzi ludzie, zapragnęliśmy. Tam ktoś gdzieś był na jakimś obozie i widział i słyszał, jak ludzie modlą się w obcym języku, jak ludzie uwielbiają Boga, jak są chrzczeni Duchem Świętym, więc my też pragnęliśmy. Więc zaczęliśmy szukać literatury, żeby się dowiedzieć, jak to wygląda, o czym tym czytaliśmy te teksty Bożego Słowa. Słuchaliśmy gdzieś tam świadectw. Spisany gdzieś tam, ktoś od kogoś gdzieś tam to słyszał. Wiecie, nikt nam nic nie powiedział na ten temat. Nikt nie chciał z nami porozmawiać o tym. Więc pamiętam, pojawiła się książka Oni mówią obcymi językami. Jeszcze tak napisana, wiecie, jakieś ksero było robione czy coś takiego. No tak przetłumaczona, że niektóre te słowa to nie wiadomo skąd były, bo to polskie nie były. Ale myśmy w to chłonęli, te książki, i myśmy się modlili o to. Ja pamiętam jednego Sylwestra, jak zaczęliśmy się modlić chyba o godzinie 18, to żeśmy chyba posnęli, nawet nie wiem kiedy usnąłem, o godzinie gdzieś 3 w nocy, nie, na dywanie. Żeśmy tak się gorliwie modlili, myśmy mieli gorliwe serca, mieliśmy pragnienie, ufaliśmy Bogu. Ale jak nawet to się nie wydarzyło, dalej o to zabiegaliśmy. Zabiegaliśmy. Wiecie co? Czasami jest tak. Zobaczcie, jak ta opisana w Ewangeliach kobieta, ta Greczynka, która przyszła prosić Pana Jezusa o swoją córkę. Pan Jezus wszystkich wysłuchiwał od razu. Przyszedł ktoś, prosił, Panie Jezus, tak, uzdrowił. A czemu tej jednej kobiecie takie problemy postawił? Zastanawialiście się, czemu jej właśnie tak postawił? Aby wiara wyszła na wierzch. Aby inni zobaczyli, że jej naprawdę zależy. Że ona tak naprawdę chce otrzymać to, o co prosi. I tak na pierwszy rzut oka by się zdawało, no co ten Chrystus się do niej przyczepił? Czemu on tak do niej się zwraca? Czemu w takim świetle, w takiej sytuacji ją postawił, że nawet ją upokorzył? Ale ona miała pragnienie. I miała wiarę. Ona chciała, nie tylko chciała się napić z tego źródła, ale też i piła z tego źródła. Ona nie odpuściła. Ona była gotowa ponieść wielkie koszty, aby wziąć Boży dar z Bożych rąk. Chciejmy my tak zabiegać o moc Ducha Świętego w naszym życiu. Wtedy będzie Bóg widział nasze serca, czy my tego pragniemy. Bo On pragnie dać Ci to, aby zmienić Twoje życie, moje życie. Chcę, abyśmy byli ludźmi, którzy są pod Jego działaniem, w Jego ręku, Jego narzędziami, których On może bez przeszkód używać. Którzy mimo że są trudności, mimo że są prześladowania, mimo to, że grozi im utrata życia, mają radość i pokój w swoim życiu. Wiecie, nie sztuka się cieszyć i radować, jak wszystko jest super. Nie ma żadnych problemów. Chociaż i dzisiaj ludzie nie mają problemów, a w depresji są. To jest być pełen mocy Ducha Świętego, kiedy burza dookoła. Ale ja jestem. Ja trwam.
Duch Święty jest ze mną. Jezus Chrystus jest moim Panem. Wiem, w czyje ręce oddałem swoje życie. Wiem, komu zaufałem. I wiem, że On mnie nie zawiedzie. Podsumowując. Jeśli masz pragnienie, przyjdź do Pana Jezusa. Przyjdź do Niego z wiarą. Otwórz swoje serce. Proś, aby oczyścił twoje serce. Przyjdź ze świadomością swojej słabości. Potrzebujesz Bożego daru, bo ja, dlatego, że jesteś słaby. Jestem słaba. Aby ten wspaniały dar wypełnił twoje życie. I przynosił owoc. Pamiętaj, że to Jezus Chrystus chrzci Duchem Świętym. Amen. Powstańmy.